Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj wytłumaczę wam, jak działają części i poszczególne kolory. Czyli mamy tak, żółte, niebieskie, czerwone oraz zielone. I standardowo, żółte są to takie najbardziej zrównoważone części, które jeśli chodzi o turbo i skrzynię biegów, optymalizują nasz samochód pod kątem zrównoważenia. Czyli jeśli mamy na przykład Aventadora, który mocno skręca, który jest niestabilny, wtedy możemy tam wsadzić żółte części i samochód będzie bardziej stabilny ogólnie rzecz biorąc. Natomiast niebieskie części spowodują to, że nasz samochód będzie miał trochę lepsze przyspieszenie, ale na zakrętach będzie się dużo gorzej spisywał, no bo będzie po prostu z tych zakrętów wypadał i obijał się o boczne ściany, czyli tak zwany, czyli będzie po prostu podsterowny. Z kolei czerwone części podnoszą lekko przyspieszenie naszego samochodu, ale bardzo lekko, natomiast bardzo ingerują w moc skrętu, czyli na przykład do Miury, którą teraz mamy posażoną, bardzo dobre są części czerwone, bo ona ma mocny skręt i w Miurze akurat mamy bardzo dobrą stabilność mimo tego mocnego skrętu. Więc te części nie popsują ani tej stabilności, a jeszcze mocniej wzmocnią tutaj prowadzenie, a w zasadzie tylko i wyłącznie mocny skręt. Czyli tutaj będzie jeszcze bardziej ten skręt intensywny niż w przypadku jakbyśmy zainstalowali tutaj inne części. Ja mam tutaj opony czerwone, a tak Motorsport. Z kolei zielone części zwiększają prędkość maksymalną samochodu, natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, to niewiele też w tym prowadzeniu zmieniają. Także żółte części powodują nam to, że samochód będzie bardziej stabilny. I ja wam nie będę mógł tego zademonstrować tutaj, ponieważ nie mam na magazynie bardzo dużo tych fajnych części z wyższych poziomów, tylko dwugwiazdkowe, jakieś tam turbo, no i mam słabe te części ogólnie. Dzisiaj wygrałem sobie zawieszenie Velocicoma profesjonalne, ale ono się nie nadaje za bardzo, jest słabe po prostu. Więc tak, jeśli mam na przykład Miurę, tak? Ona dobrze skręca, ale ten skręt jest jakby taki odczuwalny nie od razu, tylko w drugiej fazie jakby tego skrętu, ja to tak nazywam po swojemu. I ona potrzebuje dobrej reakcji na skręt, na nasze skręcanie, prawda? Jest to bardzo stabilny samochód, więc nie potrzeba tutaj wsadzać części typu jak ja mam tutaj z właśnie zawieszenie Mediona czy przykładnie Velocicoma. Nie ma sensu. Do tego samochodu najlepsze są części na prowadzenie czerwone, bo jeszcze bardziej polepszą nam tutaj skręt i w ogóle. Natomiast na osiągi polecałbym wam właśnie skrzynię niebieską, niebieskie, no obojętnie co, byleby nie było czerwone, bo czerwone części są po prostu słabe, no i niebieskie też lekko mogą zamulić, zielone mogą lekko zamulić nasz samochód, naszą Miurę, no bo w Miurze raczej bardziej potrzebne jest przyspieszenie niż prędkość maksymalna. Dlatego warto sobie zainstalować tutaj części na prowadzenie czerwone. I jeśli chodzi o inne samochody, przypuśćmy ten nieszczęsny Aventador, gdzie mamy bardzo ciężkie prowadzenie. Ja sobie go właśnie staram zrobić według takiego dobrego setupu, dzięki któremu on nie będzie wpadał w jakieś dziwne poślizgi na wyskokach i tak dalej. Dlatego instaluję tutaj części typu właśnie niebieskie, żółte. O, widzicie, nawet miałem tutaj kiedyś bardzo dobre czerwone opony Ultra, ale ich nie wsadziłem. Wolałem sobie po prostu dać tutaj niebieskie opony, żeby ten samochód nie był aż tak mocno skrętny, żeby lekko gdzieś tam go zarzucało, ale żeby się nie obracał on, prawda? Gdzieś tam na jakichś wyskokach, na krawężnikach, czy nie wiadomo czym. Dlatego warto tutaj zainstalować opony żółte, dobrze mówię, Mediona, albo jakieś Ultra Transteka, tak? Transtek, tak, zgadza się. Tego typu rzeczy, bo w przypadku, gdy mamy naprawdę czerwone hamulce, czerwone zawieszenie i czerwone opony, samochód staje się masakryczny do prowadzenia, moim zdaniem. A gdy mamy po prostu takie części jak żółte, które moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze pasują do tego samochodu, nagle auto zaczyna wymiatać i bardzo fajnie się prowadzić.
Niepotrzebny nam tutaj bardzo mocny skręt, samochód dobrze skręca, jednak troszeczkę driftuje i można ten drift skorygować przy pomocy właśnie żółtych części. Nie zawsze czerwone części, właśnie to trzeba podkreślić, bo ogólnie rzecz biorąc, tak jak wam powiedziałem, te części wpływają na samochody, ale samochody, każdy samochód prowadzi się w zasadzie inaczej, także warto brać pod uwagę to, aby dobrać odpowiednie części pod to, jak ten samochód się prowadzi. I żeby jakoś dobrze to sobie ułożyć, trzeba zacząć od części, które mamy w sklepie. Na przykład, jaki wam tutaj samochód jeszcze mogę pokazać? Taki charakterystyczny w prowadzeniu, bo niektóre się prowadzą dosyć podobnie, prawda? Większość z samochodów prowadzi się dosyć podobnie. No powiedzmy Boss. Boss bardzo, bardzo, bardzo driftuje i widzicie, u mnie jest tutaj powód. Mam po prostu tu części czerwone na prowadzenie i mój Boss masakrycznie driftuje. Mogę wam pokazać, co się z nim dzieje przy wyższych prędkościach. Ok, jedziemy sobie Bossem i bardzo fajnie przyspiesza, tak? Ale zobaczcie sobie, co się za chwilkę będzie działo. Niby mam mocny skręt, tak? Hamulce w Bosie są bardzo dobre, ale zobaczcie teraz. Samochód driftuje, jedzie na ścianę. Mimo, że mam części czerwone, które powinny polepszać w tym samochodzie skręt. I on rzeczywiście jest dobry, ale samochód strasznie dużo prędkości traci na zakręcie. I to jest złe. Co prawda możemy to skorygować dobrym przyspieszeniem, no ale jednak nie jest to to, co chciałbym uzyskać w tym bosie. Dlatego chciałbym kiedyś włożyć tutaj części na prowadzenie, jakieś żółte, czy może niebieskie. Niebieskie nie są chyba zbyt dobre, ale żółte byłyby tutaj również dobre, żeby skorygować to driftowanie podczas skręcania. Żeby ten samochód nie tracił dużo prędkości i wtedy, myślę, byłby bardzo, bardzo dobry. Albo na przykład weźmy sobie coś innego. Czym wy tam jeździcie często? Toyota. Toyota nie trzeba w ogóle tunigować. Murcielago może, co? Murcielago jest... Roadster jest takim samochodem bardzo dobrym. Ja bym właśnie tutaj wam polecał części czerwone. Ja tu zainstalowałem sobie Amerykony, to są żółte. Bo one są też dosyć neutralne, myślę, że nie psują zbytnio oryginalnego prowadzenia samochodu, a jednocześnie dodają mu jakiegoś kopa, prawda? Więc moim takim setupem, który bym wam polecał, byłyby części czerwone do tego samochodu, które by polepszyły znacznie prowadzenie w nim. Dlatego, że i nie popsułyby jednocześnie jakiegoś tam, nie wiem, nie sprawiłyby, że ten samochód by zaczął mocniej driftować, czy coś w tym rodzaju. Ponieważ Murcielago ma bardzo fajną przyczepność, więc bez problemu możemy zainstalować tutaj części czerwone do prowadzenia. Powiedzmy zawieszenie, pyk. I staty to nas w ogóle nie obchodzi, one i tak są lekko przekłamane, jeśli chodzi o takie drobne zmiany. I oczywiście mówię tutaj o częściach sklepowych, bo one mogą dać nam jakiś pogląd na to, jak samochód się prowadzi. Natomiast im wyższa klasa części, tym lepiej dla samochodu. Tym lepiej będą te zmiany po prostu odczuwalne i tyle. A to, jak chcecie sobie po prostu dobrać tutaj części, możecie sobie ustalić już na etapie tych najsłabszych w sklepie. Także jest to bardzo fajne i tanie rozwiązanie. Ok, ale wsadziłem tutaj części na prowadzenie. Zobaczmy może najpierw, jak... Murcielago prowadzi się bez tych części, bez mojego przetuningowania, jeśli to tak można nazwać. Ok, i startujemy sobie. Skręca w miarę ok. Nie jest to jakiś... Znaczy nie, w sumie bardzo dobrze skręca. I zobaczcie, nie zarzuca, nic się nie dzieje, prawda? Nie wiem, czy właśnie tymi czerwonymi częściami nie popsuje tej stabilności, ale mam nadzieję, że nie. Tu będzie taki ciekawy wyskok, na którym trzeba często uważać, bo się można
rozwalić, ale udało się go pokonać w miarę ok. I również na tych zakrętach tutaj wpisuje się Lambo w miarę dobrze, ale tu mi tego skrętu trochę zabrakło, mogłem puścić gaz, ale tego nie zrobiłem. No dobra, czyli prowadzi się całkiem fajnie, osiągi jakie są, takie są, to jest Lambo na częściach ulicznych, więc nie ma się co tutaj kokosów spodziewać. Zobaczmy teraz, jak spisze się ten mój proponowany setup. Oczywiście on nie musi być jakiś zajebiście dobry, to nie może się, nie musi się spisać tutaj, ale myślę, że się spisze, dlatego próbuję i wam też to zalecam. Zalecam wam, byście tunigowali samochód tak, jak wam będzie najbardziej odpowiadał przy prowadzeniu. Czyli jeśli macie, nie wiem, w moim przypadku najlepiej działają części Americana, ale może ktoś woli bardziej, jeśli go zarzuca, albo nie wiem, jeśli samochód jest bardziej sztywny w prowadzeniu w przypadku właśnie części żółtych. To jest wasza wola. Ja tylko podpowiadam, jak można niektóre rzeczy ulepszyć w samochodach, które mają jakieś wady w prowadzeniu. I właśnie jeśli chodzi o prowadzenie, to najbardziej trzeba się skupić przy tuningu, bo ono jest bardzo ważne. Tak naprawdę prowadzenie w Need for Speed World jest ważniejsze niż osiągi nawet samochodu. Weźcie sobie pod uwagę na przykład korwetę karbonową, która ma masakryczne przyspieszenie, ale prowadzenie ma kijowe. I co? Wygrywa z nią z dużo gorszym przyspieszeniem Murcielago Roadster na większości tras. Dlaczego tak jest? No bo korweta traci bardzo dużo prędkości na zakrętach. A Lambos nie. No i dobra, mamy tutaj części czerwone na prowadzenie. Pojedźmy sobie na tym samym odcinku drogi. I zaraz wam zademonstruję, a może bardziej opowiem, bo ciężko wam to pokazać, czy ten Lambo rzeczywiście lepiej skręca. Ale zobaczcie sami, nawet można to lekko zauważyć na tym filmiku. W moim odczuciu Lambo prowadzi się lepiej i przy tym nie straciło na stabilności. I zobaczcie też, że nie driftuje na tych zakrętach. Ale tutaj już jest jakiś problem. Coś się z tym Lambosem stało, prawda? I trzeba poszukać teraz, gdzie jest ten problem. Czy to jest problem w zawieszeniu, czy w czym innym? Także te części uliczne, one słabo wpływają na osiągi ogólnie. Także ciężko nawet wyczuć, czy coś tutaj się zmieniło. Ale warto właśnie sobie pokombinować z tymi setupami. Tak jak wam powiedziałem, czerwone na prowadzenie sprawiają, że samochód jest bardziej skrętny, ale może też bardziej driftować i być nadsterowny. Żółte części natomiast sprawiają, że samochód jest bardziej stabilny, lecz także ma lepsze osiągi, lecz też ma gorszy skręt i no, do niektórych samochodów ze sztywnym zawieszeniem raczej się nie nadają. Natomiast części niebieskie sprawiają, że nasz samochód jest podsterowny, ale ma za to lepsze przyspieszenie na prostych. Zielone części natomiast polepszają lekko przyspieszenie oraz mocno prędkość maksymalną. Natomiast również, jak w przypadku niebieskich, sprawiają, że nasz samochód będzie bardziej podsterowny, ale przy wyższych prędkościach będzie się lepiej spisywał. Przynajmniej takie jest moje odczucie w tym. Jeśli nie chcę wam się kombinować z tym tuningowaniem, ja chcę wam pokazać teraz stronę do takich setupów. To jest strona, którą na pewno znacie, to jest NeedForSpeedWPL, czyli NFSWPL. Tam jest forum, a na forum jest temat odnośnie setupów samochodów. Jak komuś nie chce się tuningować, macie tam kilka albo kilka nawet dziesiąt setupów samochodów, które możecie zastosować i które ponoć dobrze się spisują. Ja mam swoją filozofię na ten temat i myślę, że się sprawdza, nie wiem. Czasami pakuję po prostu byle jakie części i patrzę, jak samochód jeździ. Jak zjeździ do dupy, to coś zmieniam. Na przykład w Aventadorze. Aventador jest właśnie takim samochodem trudnym i chciałem tam sobie zrobić jaki tuning, żeby w miarę skorygować te wszystkie problemy. No i w miarę się udało. Aventador jest naprawdę u mnie teraz bardzo mocnym samochodem.
No cóż, dziękuję Wam za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie, hej.